Tak, witam Was bardzo serdecznie z czeskiej Szwajcarii, z Parku Narodowego, jednego z czterech na terenie Republiki Czeskiej. Z pewnością wszyscy kojarzą, a jeśli nie wszyscy, to powinni nadrobić tak zwaną prawcicką branę, która jest ikoną i symbolem całego tej regionu, która jest ikoną czeskiej Szwajcarii. Piękna skalna brama, ogromne skalne okno. Słyszałem, że czasami się na nie też mówi, że to największe na terenie Europy skalne okno, skalna brama. A my właśnie zmierzamy, to już są ostatnie metry, na tak zwaną małą prawcicką branę, czyli mniejszą z sióstr. Zobaczymy, czy jest. Też bardzo urokliwa. O, już ją widać. Tu są schodki. Znajduje się jakieś 7 km. Jest. Jest tutaj. 7 km na wschód od swojej starszej siostry. Tak więc niewiele dzieli te rodzeństwo. Tak więc ta brama wygląda. No nieźle. Słońce świeci z tamtej strony, więc to stąd kiepsko widać. Są jeszcze schodki do góry, więc skorzystajmy z nich. Zobaczmy, co widać z góry. Tu jest ta brama, a całkiem spora. Chociaż oczywiście do prawcickiej brany większej nie ma co się równać. To jest piękny punkt widokowy. Wow. Całkiem przyjemnie. Tam już jest Szwajcaria Saksońska. Tutaj. Co tutaj widać? W sumie to jakieś rewelacyjne widoki to nie są. Tutaj widać ten najwyższy szczyt, to Różowa. Tutaj za lasem powinny być takie bardzo wysokie też wychodnie piaskowcowe, na których są ruiny zamku Sauenstein. Też bardzo ciekawe, ale ich jakoś zbyt dobrze to nie widać. No dobra, to byłoby tyle i do usłyszenia. Pozdrawiam.